Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku Piłkarskiego Postaw na Milion na moim kanale. Dzisiejszym naszym gościem jest osoba, która patrzy inaczej na futbol. Jest nią zwykły kibic. Siemanko. Siemanko, cześć, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice, bardzo mi miło. Dziękuję, że przyjęłeś zaproszenie do tego odcinka. I teraz na początku mam do ciebie takie pytanie. Zadaję to pytanie każdemu uczestnikowi, a to pytanie brzmi, jaki masz cel na ten odcinek? Znaczy ogólnie no cel jest bardzo prosty. Przede wszystkim dobrze się bawić, a po drugie no wygrać jak najwięcej punktów. No bo po co tu grać właśnie jak nie po to? No i właśnie tego tobie życzę, żebyś wygrał jak najwięcej punktów i żebyś był na czole tabeli uczestników. No i słuchajcie, zanim zaczniemy ten odcinek, zachęcam do stawienia łapeczki w górę, 3000 równa się kolejny odcinek, zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco, ponieważ na 170 tysięcy subskrypcji rozdaję koszulkę reprezentacji Polski z autografami piłkarzy. Brakuje już bardzo mało, jeśli teraz kliknij subskrybuj, to zaraz będzie na 170 tysięcy i napisz w komentarzu, jakiego youtubera chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. A ja chcę tą koszulkę, ja chcę tą koszulkę. Ja chcę tą koszulkę. Dobra, to co, lecimy Maciek? Lećmy, nie ma na co czekać, lećmy z tym pierwszym pytaniem. Dobra, słuchaj, w pytaniu pierwszym masz dwie kategorie, są to występy i tytuły. Występy i tytuły. No to może weźmy tytuły, zacznijmy w tą stronę. Odpowiedzi w tym pytaniu to Werder Brema, Stuttgart, Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Pytanie brzmi, który piłkarz? Jezus, Boże, nie to. Który klub został mistrzem Bundesligi w sezonie 2006-2007? 2006-2007. Czekaj. Ponad 10 lat temu. Bayern Monachium, wydaje mi się, że on teraz ma dobrą passę, no to wtedy chyba tak im aż dobrze nie szło. Pierwsze pytanie to zawsze może być podchwytliwe chyba, co? No, może być. Werder Brema, Stuttgart, Borussię też bym chyba odrzucił. No to zostaje w takim razie Werder i Stuttgart, tak? Werder, Stuttgart. Może zróbmy tak, coś mi idzie bardziej w tę stronę Stuttgartu, VfB Stuttgart. To tak nawet brzmi mistrzostwo. Ile tam kładziesz? Słucham, na tych dwóch, dobra, zróbmy tak, 800 na, no dobra, bawmy się, 800, 900. Nie no, wolę coś sobie zostawić, dobra, 900 tysięcy punktów na Stuttgart. A 100 tysięcy na Werder Brema, ale jednak zostawmy sobie tą delikatną furtkę taką otwartą. Stopujemy czas, tak? Tak. Dobra. Sprawdzamy? Na pewno? Czemu nie Borussia Dortmund i Bayern Monachium? Wydaje mi się, że to nie te lata. Oni już dopiero później zaczęli tak mocno dominować. Myślę, że coś było pomiędzy, nie? No, coś tam musiało się komuś udać kiedyś. Zdziwiłem twoje odpowiedź, liczyłem, że tutaj to pytanie pierwsze będzie dosyć trudne. No ale widzę, że sobie poradziłeś nieźle, ponieważ postawiłeś punkty na odpowiedź, która jest odpowiedzią prawidłową. Jest to odpowiedź B. Stuttgart. Trzy razy wygrali Bundesligę. Tak jest. W sezonie 2006-2007. Także 900 tysięcy punktów na twoim koncie. Muszę sobie zapisać, no i mi zostało. Tu mam karteczkę. I możemy przejść do pytania drugiego. Jak najbardziej. Już nie mogę się doczekać. To co, jesteś gotowy, aby usłyszeć kategorię w tym pytaniu? Oczywiście, dawaj. Dobrze. Pierwszy klub i Mistrzostwa Świata. Pierwszy klub, Mistrzostwa Świata. A może pierwszy klub? Niech będzie pierwszy klub. Odpowiedzi w tym pytaniu to Werder Brema, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Bayern Monachium. Jaki klub w seniorskiej piłce był pierwszym do niego krosa? No i standardowo wystartujemy z czasem. Real Madrid to bym raczej odrzucił. Toni Kroos, Niemcy, grał w Bayernie Monachium, ale czy to był jego pierwszy klub w seniorskiej piłce? Wydaje mi się, że nie. Tu bym zostawił też Werder Brema i Bayer Leverkusen, ale z drugiej strony Toni Kroos, kurczę no. Środkowy pomocnik wielkiej klasy. Tak jest, tak jest. No w Realu on gra teraz już trochę. Dlatego Real z automatu odrzucam. Bayern grał wcześniej, wątpię, że tam debiutował. 30 sekund. Werder albo Bayer Leverkusen. Zostanę tu, 900, podzielimy na 2, czy coś bardziej. Zastanów kurczę, się dobrze. Kurczę, no. 20 sekund. Chyba musimy wziąć na 2, to podzielić, no bo... Możesz też na 3, nie? Mówisz. Ale to jak już uważasz? Ale Bayer Monachium chyba nie, mi się wydaje. Myślisz, że nie? 205 spotkań tam rozegrał. 5 sekund, 7. Kurczę, no ty mi nie ułatwiasz, gościu. Powinieneś mi coś ułatwić. Dobra, zróbmy tak. 300 tysięcy... 300? Dobra. 300 tysięcy na Bayer Leverkusen. Dokładnie tak. No. Albo 400. Dajmy 400.
Okay. 400 na Bayer Leverkusen i po tak? 250 na Werder Brema i Bayer Monachium. Okej. Okay. To co, sprawdzamy? Czas minął, ale zdążyłeś to rozłożyć. Ty już się zastanawiałeś, jak tylko rozłożyć, więc jest okej. Okay. Sprawdźmy. No Real Madrid to nie był, gra tam aktualnie. A więc Real Madrid to nie jest. Nie jest to tak, że Werder Brema i Bayer Leverkusen. Odpowiedzią prawidłową jest Bayer Monachium. Patrz. 250 tysięcy punktów zostaje na twoim koncie. No i możemy przejść do pytania trzeciego. Idźmy. Przed tobą pytanie trzecie i tutaj są kategorie następujące. Trenerzy i Serie A. Trenerzy, Serie A. Dobra, dawaj trenerów. Odpowiedzi w tym pytaniu to 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010. Pytanie brzmi, który sezon był pierwszym Guardioli w Barcelonie? Łopanie. Wystartuję teraz z czasem. Łopanie, czas kochany, toś mi teraz dał. Uwielbiam te takie roczniki, ale sam w sumie sobie wybrałem taką kategorię. Pep Guardiola, kiedy on tam debiutował w Barcelonie na ławce trenerskiej? Ostatnio były te grafiki takie nawet, jak Guardiola zdobył tytuł z City, ile tam zdobył tych tytułów łącznie w swojej karierze, że chyba tylko dwa razy mu się nie udało. Ale który to był rok? Ja nie wiem, panie, ja nie wiem. Tu będzie ostry strzał. No to tak, 2009-2010 odrzucam. Okay. 2006-2007, może ten skrajny też odrzucę, w drugą stronę leci. W takim razie i masz 20 sekund. 2007-2008, 2008-2009. Tu sobie rozdzielimy znowu, zrobimy tak, 150 damy na, 150 damy na co? Na co? Kibice, na co damy? 5 sekund. Dobra, 150 daję na 2829, a stówkę na 2728. Okej. Okay. Poproszę. Dobra, tak zrobiliśmy, zapisałem to. To co, sprawdzamy? Tak jest. Okej. Okay. 2009-2010 to nie jest, tak samo nie jest to 2006-2007. I odpowiedzią prawidłową w tym pytaniu jest 2008-2009. 150 tysięcy punktów zostaje na twoim koncie. Tak jest, zapisuję. I czas na pytanie czwarte. No, robi się. Kategorie w tym pytaniu to Premier League i także kapitan. Premier League i kapitan. Premier League. No dobra, idźmy w Premier League. Tylko żeby tam nie było jakiś rok, w którym roku coś, bo ja z tych lat to jak widać jest. Spokojnie, jestem... lat teraz nie ma. No. Dobra, idźmy w Premier League. Odpowiedzi w tym pytaniu to 8, 11, 13 i 17. Ile razy FC Arsenal został mistrzem Anglii? Odpalimy stoper. Czas start. Arsenal, z którym żegna się Arsene Wenger. Ile razy oni zostali mistrzem Anglii? Ogólnie to już bardzo dawno temu zostali mistrzem Anglii ostatni raz, ale ile razy dokładnie? 8, to bym odrzucił. 17, chyba też za dużo, tak mi się wydaje od razu. Czyli zostaje 11 i 13. Mam podejrzeć 150 tysięcy. Dokładnie tak, 150 tysięcy jakoś, i 30 sekund. Jakoś by tu potrzeba było. A ile mogę najmniej położyć na coś? Tam ile mogę? 10 tysięcy? 10. Kurczę, nie wiem czemu. 11, 13. 20 sekund. 11, 13. Coś mnie pcha do tej 13, ale czy to mnie pcha 15. dobrze, czy źle? Dobra, żeby nie kończyć, zróbmy tak. 140 na 13, a na 11 dajmy 10 tysięcy, jak coś, żeby jeszcze może przebrnąć. Bo mam nadzieję, że 8 i 17 odpadną. Dobra, czas minął, więc zostaje to tak. 10 tysięcy dałeś na 11 i na 13 dałeś 140 tysięcy. Tak jest. Tak? Słuchaj, mój drogi kolego. No, nie jest to 8, nie jest to 11, nie jest to 17, przepraszam. Czyli już jestem dalej. Tak jak przed chwilą usłyszałeś, nie jest to także 11. 13 jest to odpowiedź prawidłowa. 140 tysięcy punktów masz. Zapisuję. Masz pytanie czwarte za sobą i masz przed sobą pytanie piąte. Dawaj panie, to teraz już można się bawić ostro. W pytaniu piątym już są trzy odpowiedzi, więc można powiedzieć, że jest łatwiej. No ale niekoniecznie. Jest mniej odpowiedzi, a pytania są jeszcze trudniejsze. Kategorie w tym pytaniu to tytuły i Liga Europy. Tytuły, Liga Europy. Liga Europy, tytuły. Dobra, to może Ligę Europy dajmy.
Oj, coś tam się przewraca. FC Porto, Atletico Madryt, Chelsea FC to są odpowiedzi w tym pytaniu, a pytanie brzmi, który klub wygrał Ligę Europy w sezonie 2010-2011? Czas, start. I po raz kolejny, czemu tak dawno temu, a nie tutaj, że na przykład kto wygrał w poprzednim sezonie? Może to będzie ostatnie pytanie. Kurczę, czekaj, 2000, muszę sobie podejrzeć, 2010-2011. Porto, Atletico, Chelsea. Porto by wygrał? Kurczę, Chelsea? Chelsea w ogóle Liga Europy? Nie wiem, czy Chelsea tam coś grało, wygrywało? Czy oni by świętowali? Coś mi mówi, albo Atletico, albo Porto. 140 tysięcy do rozdzielenia. Dokładnie tak. I masz 30 sekund. Coś mnie pcha ku FC Porto, ale nie wiem czemu, nie wiem skąd mi się to bierze. To może zróbmy tak. No, na Chelsea też coś zostawmy, na Atletico też. To zrobimy... 15. Pamiętaj, że zawsze jedna musi zostać pusta. 10 sekund. Dobra, FC Porto zróbmy stówkę, a na Atletico 40. Okej. Okay. No i zobaczymy. Czy to w ogóle, czy to Chelsea niespodziewanie tam osiągnęło sukces wtedy, niespodziewanie dla mnie. Tak, sprawdzamy? Sprawdzajmy. Finał w Dublinie, w Irlandii. Drużyna, która wtedy wygrała Ligę Europy, pokonała SC Braga 1-0. To Porto było. I było to Porto, dokładnie tak. 100 tysięcy punktów na twoim koncie. Pytanie piąte za tobą, a szóste przed tobą. Dawaj, dawaj, zapisałem sobie już na mojej magicznej kartce 100 tysięcy. Jak mi powiedzieli, że Braga tam grała, to wtedy właśnie jakoś takie olśnienie, że to był portugalski finał. No i bang. W pytaniu szóstym kategorię masz występy i gole. Występy i gole. To weźmy gole. Teraz zahaczymy w tej kategorii troszeczkę o reprezentację Polski. Odpowiedzi w tym pytaniu to 7. 10, 12. Pytanie brzmi, ile goli dla reprezentacji Polski strzelił Arkadiusz Milik? Wystartujemy z czasem i możesz odpowiadać. Może łatwiej by było, ile zmarnował sytuacji dobrych, bo Milik był swego czasu znany z tego, że ostro tam marał sytuację, ale ostatnio gra dobrze, bardzo dobrze, oczywiście kibicuję mu serdecznie, pozdrawiam. A ile bramek strzelił w reprezentacji? 7, 10, 12. 7... To coś chyba za mało. 7 albo może 10. Rozegrał 38 spotkań. No czekaj, licząc tak. Tu z Niemcami strzelił, na Euro strzelił, to już ma dwie. Tu gdzieś jakieś 5, 6. 20 sekund. 100 tysięcy zostało. 7. 15. Dobra, dajmy po 50 na 10 i 12. Okej, mogę zatrzymać czas, bo zostało 5 sekund. Poproszę o zatrzymanie czasu i udzielenie odpowiedzi. Mam nadzieję, że to będzie dobra odpowiedź, któraś z tych dwóch. A nie, że tam, gdzie postawiłem, okaże się, że jest 0. No dobra, sprawdzamy. No 7 to jest za mało. Ewidentnie za mało. 10? Jak myślisz? W sumie tobie to obojętne, bo i tak masz 50 tysięcy w tą teraz kwartę. Teraz już bez różnicy. Oczywiście. No nie jest to tak, że 10, jest to 12 ostatni strzelany z Kazachstanem. Tak jak mówiłem, 12 goli w 38 spotkaniach. Bardzo ładnie. Gratuluję Arku, gratuluję. Wrócił po kontuzji i miejmy nadzieję, że na Mistrzostwach Świata będzie strzelał bardzo dużo. Jak najbardziej. Że przekroczy liczbę 20 goli. Fuh, panie, tego jemu życzę i nam wszystkim kibicom życzę. 50 tysięcy punktów. Zapisuję. Masz, no i przed tobą pytanie siódme. Robi się ostro. Jak to robi się grubo, rozdzielać? Grubo. No i dobra, kategoria to narodowość i derby. Narodowość i derby. Ile razy zostały rozegrane jakieś derby pewnie albo coś. Dobra, idźmy w derby, niech się dzieje. Odpowiedzi w tej kategorii to Manchesteru, Glasgow, Londynu. Old Firm Derby to popularna nazwa derbu. Kogo? Kogo? Manchesteru, chyba nie Old Firm Derby, Glasgow, Londyn. Coś mi mówi to Glasgow, bo jakoś tak nie wiem czemu, no że Old Firm Derby. Powiem tak, dla mnie to wcale nie jest takie popularne.
Myślałem, że wiesz, jakieś derby Merseyside albo będzie coś takiego. A tu czas leci. Tu takie coś. Dobra, no nie ma się nad czym zastanawiać. Old Firm, Glasgow, Manchester. No te, ale w sumie City tu Old Trafford grają, Manchester może. Mniej niż połowa czasu. Dobra, nie, pierwsza myśl. Glasgow, 50 tysięcy mi zostało. Londynu, derby Londynu, Old Firm. Dobra, zrobimy tak. Glasgow stawiam 30 tysięcy. I na tak? Londyn 20 tysięcy. Okej. Okay. Zatrzymujemy czas. Bardzo proszę. No i w tym pytaniu muszę Ciebie poinformować, że będziesz grał w pytaniu 8, ponieważ nie są to derby Manchesteru, nie są to derby Londynu, są to derby Glasgow. 30 tysięcy punktów i pytanie 8 wielkimi krokami się zbliża. Tak jest, chłopanie. W ostatnim pytaniu kategorie to daty, a także mecz. Daty i mecz. W takim razie, jak to będzie ostatnie pytanie, to weźmy mecz. Pierwsza odpowiedź w ostatnim pytaniu to AC Milan, a druga Olympic Marsylia. Pytanie brzmi, kto wygrał finałowy mecz Ligi Mistrzów w 1993 roku? Panie kochany, jak ja się rok wcześniej urodziłem, a ty mi mówisz, że 93? Sorry, pytanie 8. Kto wygrał? Milan czy Olympique? Milan czy Olympique? Jeśli tobie to pomoże, to finał był w Monachium. O nie, no to jak finał był w Monachium, no to wiadomo, no to teraz to już wszystko jasne. Wszystko jasne. Tak. Milan czy Olympique? Olympique. Szczerze, to nie mam zielonego pojęcia. 30 tysięcy zostało. Milan Olympic, Milan Olympic Marsylia. Olympic Marsylia teraz gra fajną piłkę w Lidze Europy. Dobrze im tam idzie. Milan, odkąd Gattuso ich przejął, też fajnie grają, ale pytanie oczywiście nie dotyczy teraz, dlatego tak sobie po prostu gadam. 20 to, co gadam. Milan Olympic. 93 rok. Kurczę, nie jestem. Gdzieś tam mi się. 10 sekund. Olympic, Milan. Dobra. Wszystko na Olympic, mój drogi. Nie wiem, zostaje. Nie wiem czemu, tak? Idźmy na Olympic Marsylia. Dobra, czyli całe 30 tysięcy. No nie mam wyjścia. Chyba, że zróbmy 20 tysięcy, a 10 tysięcy zabieram sobie nie do portfela. Nie można rozliczyć, jedno zawsze musi zostać puste. A to do portfela sobie mogę zabrać. Olympic, wszystko. All in na Olympic. Dobra, sprawdzamy. Pytanie 8. Pytanie ostatnie. Jak moi drodzy widzowie myślicie, jest to pytanie, odpowiedź prawidłowa czy błędna? Możecie napisać w komentarzu, właśnie jak teraz myśleliście, zanim się dowiedzieliście. Tak jest. Więc teraz macie te 5 sekund, żeby to napisać. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I słuchajcie. Tak jak wspomniałem, finał w Monachium. 1-0. Wygrała drużyna z... Marsylii. Olympic Marsylia wygrał 1-0. Odpowiedź prawidłowa, wygrywasz 30 tysięcy punktów. Gratulacje. I no, wynik jak najbardziej dobry. Ja jestem bardzo zadowolony. 3 osoby na razie doszły do ostatniego pytania. Więc jest good. Bardzo się cieszę, ale jestem uradowany po prostu. Nie ma co ukrywać, że oczywiście więcej szczęścia niż rozumu po raz kolejny, tak jak to było w przypadku wcześniejszego teleturnieju u Ciebie. Ale najważniejsze, że udało się coś wygrać i dotrzeć do ostatniego pytania. Każdy widział, każdy może wyciągnąć z tego wniosek. Tak jest. No dobra, słuchaj, dzięki, że przyjęłeś zaproszenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zawsze jakaś frajda. Oczywiście. Jest w takich turniejach, można się troszeczkę pośmiać, można troszeczkę pogłówkować i rozszerzyć swoją wiedzę na temat piłki nożnej. No i co, moi drodzy, zachęcam Was, żebyście zostawili łapeczki w górę, 3000 równa się kolejny odcinek, zasubskrybujcie kanał, być na bieżąco, ponieważ na 170 tysięcy subskrypcji rozdaję koszulkę z autografami piłkarzy, więc teraz kliknij subskrybuj, kliknij w dzwoneczek i zaraz będzie na 170 tysięcy, napisz w komentarzu, jakie youtubera chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku, link do zwykłego kibica macie oczywiście w opisie, wejdźcie tam, oglądajcie jego filmy, nagrywa FIFA, nagrywa filmiki także na boisku, więc wejdźcie i zasubskrybujcie i jeszcze raz wielkie dzięki. Za udział. Również dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.